Gdybyście się decydowali, to się decydujcie na takiego z wyświetlaczem, który ma w nazwie Papermate, dlatego że on po prostu genialnie zupełnie działa w słońcu. Kurczę, już jest 40 foldów, coś niesamowitego. 40 składanych smartfonów już mamy na rynku. Coś niesamowitego. Cześć, witamy w kolejnej tygodniówce. Witamy Was serdecznie w tym jakże pięknym tygodniu. Witamy oczywiście widzów na TikToku, na live'ie, witamy słuchaczy na Spotify, no i przede wszystkim też witamy naszych starych widzów z YouTube'a. A od czego zaczniemy, Jacek? Zacznijmy od tego, że nasi widzowie na YouTube wcale nie są tacy starzy, oni są duchem młodzi. Stali, stali. Stali, a myślałem, że starych stały. Powiedziałeś. Stałych, okej. Nie, nie, no tutaj ad wiekum to w ogóle bym się słowem nie wypowiadał, bo jestem ostatnim, który się powinien o wieku tu wypowiadać, zresztą w sumie ty też. No, ja nawet bardziej pewnie. Zanim się rozkręci, zanim ktoś do nas dołączy, to ja może tylko powiem tyle, że w tym tygodniu skończyłem wreszcie ciężkie boje z Huawei MatePadem Pro 12,2 cala. To jest taki tablet, którego Huawei ostatnio wypuścił, 12-calowy ponad, bardzo fajny. Z klawiaturką podłączaną magnetycznie, z rysikiem działający sympatycznie, a co chyba dosyć istotne, to wydaje mi się, że to jest pierwsze urządzenie na polskim rynku działające z Harmony OS. Głowy nie dam w tej chwili, ale tak mi się jakoś zdaje, że to jest chyba premiera tego systemu na polskim rynku. W każdym razie to jest bardzo podobne do Androida, działa bardzo fajnie, ten tablet jest prześliczny zupełnie. W zasadzie mógłbym wam pokazać, chociaż tutaj nie bardzo mam warunki, jestem za blisko pewnie kamery. Jest śliczny, natomiast jeżeli byście się decydowali na taki tablet, tani to on nie jest, umówmy się, bo to jest 12-calowy tablet z wyśrubowanymi dosyć parametrami wyświetlacza i takie tam. Gdybyście się decydowali, to się decydujcie na takiego z wyświetlaczem, który ma w nazwie Papermate. Dlatego, że on po prostu genialnie zupełnie działa w słońcu. Ja spędziłem z nim ponad 2 tygodnie dobrze i powiem szczerze, że bez problemu dawałem radę pracować przy takim letnim słońcu. Co prawda jak świeci wam prosto w ekran, no to może też nie, bo jest flara mimo wszystko. Natomiast czy jak troszeczkę zasłaniacie, nie wiem, własnym cieniem, czy jeżeli to słońce pada pod kątem, to naprawdę daje się pracować bez najmniejszych problemów. A co jest dosyć fajne, bo w tego typu technologiach, jakby TCL miał taką technologię, to niestety jest tak, że w tego typu technologiach najczęściej ekran pracujący w cieniu, widać na nim taki trochę większy mat. W tym nie widać. Tutaj jest OLED-owy wyświetlacz, który po prostu działa tak, jak powinien działać OLED. Nie widać żadnego matu w momencie, kiedy się pracuje, nie wiem, czy w ciemnościach, czy w kiepskich warunkach oświetleniowych. Natomiast słońce daje rzeczywiście efekt świetny. Drogi tablet, polskich cen jeszcze nie znamy, dlatego, znaczy inaczej, no, kto nie zna, ten nie zna, no, ale na razie one są nieoficjalne, w związku z tym mogłem podać ceny w euro, dlatego że premiera była europejska po prostu. Polski oddział ma się postarać o to, żeby te ceny były jak najsensowniejsze, żeby ten przelicznik działał jak najsensowniej. Ja mogłem podać tylko ceny w euro, no, embargo po prostu. Poza tym ta cena polska naprawdę może się zmienić, bo to jest jednak kwestia również tego, jak stoi euro akurat. Niemniej do obejrzenia tabletu serdecznie namawiam. Klawiatura bardzo fajna, stoi świetnie. Klawiatura ze skokiem, mimo tego, że mięciutka. Rysik świetnie działa, jakiś pierdyliard zupełnie poziomów nacisku. A co mi się bardzo podoba, to oprogramowanie, ponieważ jest i oprogramowanie do robienia notatek, można robić odręcznie notatki, a później je zamieniać na drukowane. Można robić oczywiście notatki sobie odręcznie, różne rzeczy z nimi robić, zakreślać cuda na kiju. I jest program graficzny do prostej grafiki, gdzie można, nie wiem, robić infografikę, ale można rysować również bez problemu żadnego, jeżeli się chce. Ja akurat mnie pan poskąpił talentu rysowniczego, w związku z tym za bardzo się nie pobawiłem, ale przynajmniej posprawdzałem co i jak można zrobić. Mi się ten edytor bardzo podoba.
Jedyna rzecz, która, bo ja tak naprawdę testowałem go pod takim kątem, czy udałoby się zastąpić nim mojego Ultrabooka. No więc tak, w zasadzie by się udało, dlatego że wyświetlacz świetny, performance świetny, działa to jak przeciąg, ekran dotykowy jest po prostu marzenie. Jest klawiatura bardzo fajna, właściwie identyczna jak w moim Ultrabooku i do tego jest jeszcze rysik, którego ja nie mam, chociaż ekran dotykowy akurat też mam. Natomiast mnie brakowałoby Windowsów, ja mam po prostu ulubioną aplikację. Pod Harmony OS jest tak, że od przypadku do przypadku albo się znajdzie sobie właściwą aplikację androidową i się ją zainstaluje, albo ta aplikacja ci zacznie jakby wyświetlać reklamy, albo się okaże, że wsparcie się skończyło, albo jeszcze coś innego. Pod Windowsami mam ulubione aplikacje, na których pracuję, a ja bym potrzebował tego urządzenia do pracy. Jeśli ktoś potrzebuje do rozrywki, do oglądania filmów, do, nie wiem, pisania, rysowania, grania, gra się zupełnie niesamowicie, grałem we wszystko, w co tylko na normalnych urządzeniach gram, na Androidach i po prostu działa po prostu świetnie, nie ma żadnych chrupni. Chociaż ja nie wiem, jaki tam jest procesor, bo Huawei nie podaje, natomiast u nas jest całkiem fajna specyfikacja sprzętowa, bo jeżeli się nie mylę, sprawdźcie mnie jeszcze, ale chyba jest 512 plus 12 giga RAM. Tak mi się zdaje, bo Chińczycy dostali jeszcze 16 RAM na przykład. No ale to mówimy o wersji globalnej. Dostali terabajtowy ten, tylko że to jest wersja chińska. Na Europę niestety chyba tej wersji nie będzie. Nie, z tego co widziałem jest tylko 12512 europejska i tyle. No. W każdym razie namawiam do obejrzenia, można nie wiem, pooglądać sobie fotki na MGSM-ie, można poczytać mnie, bo tam coś napisałem w recenzjach, także serdecznie namawiam was do, a przede wszystkim w październiku do obejrzenia tego w sklepie, jeśli jesteście zainteresowani tabletem, jeszcze raz powtarzam, bo to jest tablet, który w celach rozrywkowo, nie wiem, informacyjnych, internet, gry, filmy, może wam, znaczy filmy z jedną uwagą, to jest wyświetlacz 2x3, w związku z tym on służy raczej do czytania, świetnie się na nim czyta, czy komiksy, czy e-booki. Natomiast jeśli chodzi o pracę, jeżeli korzystacie ze specyficznych aplikacji niedostępnych w normalnych aplikacjach androidowych, to niestety się nie da. Właśnie ze względu na to, że jest Harmony OS, a nie Windows. Ale tablet świetny, bardzo mi się podoba. Kolega na czacie w międzyczasie zapytał, czy się opłaca naprawiać złącza od taśmy w telefonach. Wiesz co, tak naprawdę zależy od wartości tego telefonu. Bo no koszt może być różny, zależy co tam jest uszkodzone, wiesz, ale no jeżeli wchodzi w grę tutaj już lutowanie na płycie, no to koszty mogą być spore. A czy się opłaca, no to musisz sam ocenić. Jeżeli to jest just zwykły smartfon, to może niekoniecznie, natomiast jeżeli na przykład masz jakiś zabytkowy telefon z uszkodzonym gniazdem taśmy lub taki, no nie wiem, do którego masz jakieś tam przywiązanie sentymentalne, no to musisz sam rozważyć, czy to się kalkuluje, czy nie. No na pewno to nie jest najtańsza usługa i na pewno nie zrobi tego, wiesz, pierwszy z brzegu warsztat, pierwszy z brzegu serwis. Tak, to prawda. To jest z jednej strony kwestia może wartości, a z drugiej strony kwestia sentymentu. No jeżeli się ma sentyment, jeżeli to jest rzeczywiście jakieś stare urządzenie, no to... No warto. No. A kwestia jeszcze ceny, tak. Ile to będzie kosztowało rzeczywiście i czy ktoś się rzeczywiście podejmie zrobienia tego. Właśnie, musisz znaleźć przede wszystkim dobrego fachowca. Od tego, jest to rzecz nietrywialna do zrobienia na dzisiaj. Lutowanie na płycie, no to jest jednak rzecz, do której trzeba mieć umiejętność oraz sprzęt. Bez jednego ani bez drugiego się nie da. I szybko odpowiem na kolejne pytanie, bo zakładam, że pytanie dotyczy Snapdragona 8 czwartej generacji, kiedy premiera w październiku. Pod koniec, o ile pamiętam, nam chyba w 15, czy nawet później jest ten Snapdragon Summit. Na ciepłych wyspach Barabara i wtedy będzie ta premiera, no i zaraz potem będzie wysyp oczywiście pierwszych smartfonów z tym prockiem. To znaczy jedna rzecz jest taka, że to jest kwestia tego, że czy Qualcomm popełni jakieś błędy na przykład, to wyjdzie w użytkowaniu. A druga rzecz to jest oprogramowanie tego procesora i to, czy Android będzie potrafił skorzystać tak naprawdę ze wszystkiego, co ten nowy procesor oferuje. Tam gigantycznych zmian zdaje się nie ma, no. Zobaczymy, jak to się będzie grzało, zobaczymy.
Nie, ja nie sądzę, żeby aplikacje androidowe jakoś potwornie potrafiły wykorzystać czymś, ale zobaczymy. To, co będzie ewentualnie dawał więcej niż te snapy, które mamy na rynku. Zaczynamy powoli? No powoli zacznijmy, ale jeszcze Bartek ma pytanie o Huawei'a. Jak bardzo problematyczne jest korzystanie z oficjalnych usług Google Banku? To znaczy, większość banków jest obsługiwana w tej chwili. Trzeba by było sprawdzić, ja korzystam, nie wiem, z mBanku i chyba z któreś PKO jest jeszcze oprogramowane. Zresztą więcej tych banków jest oczywiście oprogramowanych. Warto sprawdzić, czy jest problematycznie. No, z tych dwóch banków, których ja korzystam, nie jest problematycznie, ale to jest kwestia tego, jak się akurat tego używa. Z tym, że no mówię, te banki są zaimplementowane, można z nich korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o same usługi Google, no to trzeba sobie zewnętrzne oprogramowanie zainstalować i wtedy te usługi Google działają. Ale jesteśmy zależni od producenta zewnętrznego oprogramowania, który w pewnym momencie stwierdzi, że nie wiem, nie ma aktualizacji nowej, w związku z tym coś przestało działać, albo że to on teraz poprosi, żeby płacić mu za to. Ale w tej chwili jest co najmniej jedna aplikacja niezła całkiem. Ja nie będę mówił nazwy, sorry, nie będę reklamował. Natomiast jest co najmniej jedna aplikacja, którą sobie można zainstalować i usługi Google pod tym działają. U mnie działają, tak? Mogę tyle powiedzieć. Działają. Bez przerw na razie. A używam, no, pierwszy raz się zdecydowałem na tę aplikację, żeby ją sprawdzić i na usługi Google w Huawei'u i to po prostu działa mi od, nie wiem, od pół roku, nie, trochę mniej, no jakoś tak. Także problematyczne jest, kiedy jest problematyczne. Nie jest problematyczne, kiedy nie jest problematyczne. Tak, zewnętrzna aplikacja. Tak, prawą ręką za lewe ucho. O, Adaś, jakie ciacho jesteś. Tak, to tak. O kurczę, no rzeczywiście wawa prestiż i też jaki prestiż. Grzesiu, po to Huawei, dlatego, że robi dobre smartfony po prostu nadal. No to nie jest firma, która zaprzestała robić dobre smartfony tylko dlatego, że USA im embargo wrzuciło. No, robili dobre smartfony i robią. No. Tak to jest. Jakby im pozwolili trochę bardziej się rozwinąć, to w tej chwili niektóre firmy miały, zresztą nadal mają duże problemy z konkurowaniem, na przykład jeżeli chodzi o robienie zdjęć dobrych. Z Huawei'em. No tak jest, no. Po co Huawei? No tak, jeżeli ktoś potrzebuje Google'a, to po co Huawei? Jeżeli ktoś potrzebuje dobrego smartfona, nie potrzebuje Google'a, to Huawei może być, zapewniam cię szczerze. Myślisz, no, że bym się umartwiał i nosił Huawei, a przez cały czas, mimo tego, że nie wiem, że mi nawala, że to nie jest dobry smartfon, czy że co, czy że im płacą za reklamę? Nie, nie płacą mi za reklamę. Nie, po prostu używam tego, bo to jest dobry smartfon i tyle. Dobra, przejdźmy do tego, na czym skończyliśmy w zeszłym tygodniu. Nie wiem, czy pamiętasz, kończyliśmy na tym, że zapowiadałeś składaki. A, składaki Tekno, tak? No. No to są już oczywiście, są. Zanim doczytam sobie, gdzie tam o nich pisałem, żeby wam niczego nie pokręcić, to powiem wam, że jeszcze zapowiedziany został składak, pierwszy składak Infinixa, pierwsza klapka. I początkowo zdawało się, że ten właśnie nowy Infinix będzie identyczny z klapką Tekno, no bo te firmy są ze sobą związane, jakby nie było, obie należą do tego samego koncernu. I mniej więcej spodziewałem się case'a jak w przypadku chociażby składaków Oppo i OnePlusa. Część trafi do innych regionów świata, część do innych. Telefon będzie ten sam, tylko pod różnymi markami. Otóż nie, ten Infinix zdaje się, że będzie słabszy trochę pod paroma względami, ale będzie tańszy. Natomiast to jest melodia przyszłości, a my przejdźmy do składaków Tekno. I no, pojedźmy tą klapką najpierw. Klapka nazywa się Phantom V-Flip 2. I no jest fajniejsza niż zeszłoroczna klapka i troszeczkę mi przypomina zewnątrz ubiegłoroczną, no albo tegoroczną tą tańszą Motorola, bo ma ekran prawie na całą zewnętrzną stronę klapki, połówki obudowy oczywiście, jak sobie klapkę wyobrażacie, z dwoma osadzonymi już jakby wewnątrz wyświetlacza guziczkami obiektywów aparatów fotograficznych. No i żeby było zabawniej, tam się pojawia też na tym ekranie coś takiego jak Cute Pet 2, czyli miłe zwierzątko,
Animowana postać, która sobie robi różne rzeczy zależnie od tego, co użytkownik robi, i dokładnie to samo też jest z Motorola. Także dwa takie podobieństwa tu widzę. No bardzo, i... bardzo, bardzo miła rzecz. Znudzi wam się po tygodniu, wyłączycie, tak, żeby nie drenować baterii. Żeby nie żarło baterii. Dokładnie tak, jak Jacek powiedział, będzie. I słuchajcie, ten ekran zewnętrzny ma 3,64 cala, czyli tak jak powiedziałem, jest duży. No i producent podał, że można na nim odpalać i normalnie obsługiwać ponad 2000 aplikacji, czyli spora jest szansa, że każda, z której na co dzień korzystacie, jeżeli nie jest jakaś wydumana, to będzie tam chodzić. Pod warunkiem, że macie bardzo cienkie paluszki. No nie, no powiem ci tak, nie wiem jak tu, ale no, na Motorola mi się bardzo fajnie korzystało z aplikacji na tym zewnętrznym ekranie. Więc zakładam, że tu myślę, że będzie nie gorzej, natomiast bebechy są już tu całkiem inne. Wewnętrzny ekran to 6,9 calowy AMOLED, czyli tak jak w zasadzie w każdej klapce, Full HD, tylko nie pamiętam, ze 120-hercowym odświeżaniem. A w roli procesora Dimensity 8050, czyli nie jakoś super, ale też nie najgorzej. A nie 8020? Nie, we Flipie. No przynajmniej ja takie mam informacje, no ale może coś ja pokręciłem. Sprawdzimy. Co, bateria 4720, czyli też pokaźna, z pokaźną mocą 70 W się ładująca. I aparaty 32 do selfie, a na zewnątrz 2,50, główna i szerokokątna, czyli już inaczej jak w Motorola, bo Motorola ten drugi daje portretowy. No i cena póki co na razie jest, ta, którą ustaliłem, jest z Gany, z Afryki. I w Afryce ten telefon w wersji 8256 kosztuje niecałe 2,5 koła. Zatem u nas sorry, że ci przerwę jednak, no, mimo procesor... wszystko, dlatego że 8020 wlazłem na stronę ich w tej chwili. Okej, dobra, to ja musiałem porąbać. Jest 8020, dla ścisłości, no, normalne, że się mylimy w cyferkach, bo to a cyferka. A może ja, wiesz co, może ja typo zrobiłem po prostu. Może. Bo piątka jest nad dwójką, tak, jakby nie tak, było, nie? Tak, to mówię, to się zdarza non stop, w związku z tym ja sprawdziłem, żeby zobaczyć, czy dobra, ja błędów specyfikacji nie mam. Mhm. Jasne, no czyli to jest, klapkę mamy załatwioną, mamy jeszcze... A mówiłeś, że 70-watowe ładowanie? Tak, tak, powiedziałem, tak. Okay. I całkiem duża bateria, ponad 4700, jak dobra, na klapkę oczywiście duża. Tak. No i Tecno pokazało jeszcze Fantoma V Fold 2, czyli następcę swojego klasycznego składaka Folda. W ogóle musimy pamiętać, że Tecno dosyć wcześnie miało tego Folda pierwszego, bo miało go już na poprzednich targach MWC, czyli w 2023 roku. Możecie u nas zobaczyć, nawet zrobiłem o tym materiał, bo to było dla mnie ewenementem, że taka marka stosunkowo niewielka jednak jak Tecno wypuszcza już tak wcześnie składany telefon, nawet im jakoś wyszedł. Natomiast ten nowy już jest bardziej na czasie, bardziej taki współczesny, no bo tamten troszeczkę taki topornawy wyszedł, natomiast ten już jest w miarę smukły i taki, no mówię, bezobciachowy zupełnie. Oczywiście z AI-em, jakby nie było, musi być, tam wiadomo, wymazywanie, wszystkie te pierdoły. I tak, na zewnątrz mamy ekran Full HD 6,42 cala, a wewnątrz mamy 7,85 cala 2K+. Oba to są AMOLEDy LTPO ze 120-hercowym odświeżeniem i ze wsparciem dla rysika. W środku siedzi Dimensity 9000+. I dali tu 3 50-megowe aparaty na tyle, czyli do głównego i szerokiego dołożyli jeszcze tele dwukrotne, czyli takie powiedzmy portretowe. Dzięki Adam za serduszka. I no jeszcze w ekranach są otworki na 2 32-megowe aparaty do selfie, czyli mamy razem 3 aparaty 50-megowe z tyłu i do selfie 2x32. Bateria 5750, czyli też dosyć duża jak na Folda. Cześć. I znowu 70-watowe ładowanko mamy. Co do ceny, no znowu cena z Afryki, więc niekoniecznie musi mieć jakiekolwiek przełożenie. 12512 jest tam oferowane za nieco ponad 1000 dolków, czyli jakieś 4200. No to wiadomo, że u nas pewnie by wyszło ponad piątkę. Wątpię, żeby Tecno zdecydowało się na wprowadzenie tych smartfonów na nasz rynek. No ale kto wie, może. Bo słuchajcie, teraz dzisiaj gruchnęła wiadomość, znaczy nie dzisiaj, chyba wczoraj wieczorem, ale anyway.
Gruchnęła wiadomość, że klapka Xiaomi będzie w globalnej dystrybucji, to jeszcze we wrześniu. I to jest oficjalnie potwierdzone przez pana Juna. Pan Jun wrzucił tweeta, że jak to się teraz, nie wiem jak teraz się mówi na tweeta, X-a wrzucił. To też jest zabawne, bo sam pan Musk się myli i czasem nazywa Twittera X-a Twitterem jeszcze. No ale to nieważne, to jest takie bzdurne w ogóle podejście dla mnie z taką zmianą nazwy. Anyway, ciekaw jestem, ile dał za tą, za domenę. Aha, w każdym razie dla niego to pewnie żaden, wiesz, wydatek. W każdym razie klapkowy Xiaomi będzie dostępny w globalnej dystrybucji, co za tym idzie prawdopodobnie u nas też, bo nawet ktoś tam, tyle że to już jest nieoficjalne, mówi, że będzie dostępny w Europie Wschodniej i Środkowej. Ale że X-a miał od PayPala, tak? Co? Czekaj. Albo nie, to no ja bo nie... FIFA Rafa mówi, że domenę już miał od PayPala. Aha, a mogło okay, tak być. Dzięki. Dzięki za info, bo nie wiedziałem. W każdym razie klapka Xiaomi też będzie na rynku. Czy będzie wysyp klapek, bo będzie i Infinix, i Xiaomi, a w ogóle jeszcze Xiaomi też pracuje. Huawei rozpruł worek z podwójnymi składakami, bo nagle się okazało, że i Xiaomi nad takim pracuje, a Honor to już w ogóle ma projekt zaawansowany i powiedzieli, że będzie smuklejszy niż ten od Huawei'a. No a że ten od Huawei jest już wybitnie smukły, to ten od Honora, no jeżeli ma mieć faktycznie poniżej centymetra grubości po złożeniu, to każdy z segmentów obudowy po rozłożeniu, jak rozłożymy to na płaskę, to niewiele ponad 3 mm powinien mieć grubości, co wydaje mi się może nie tyle niewykonalne, co no szokujące troszeczkę, bo z jednej strony wyglądałoby to zarąbiście, wyobraźcie sobie 3 mm, niewiele ponad 3 mm tablet, tylko kurczę 10-calowy. No nie wiem, jakby wyglądało jeszcze przez te dwa zawiasy podatność tego na skręcanie, sztywność tej obudowy, ale cienko to widzę, prawda? Więc no nie można przegiąć w żadną stronę, bo no chyba, że nie wiem, chyba, że Honor jest cudotwórcą. Chociaż ostatnio to już, prawdę mówiąc, mi osłabili, bo zaczynam wierzyć, że są. No, wybrali tego swojego ostatniego składaka Folda, czyli tego tam trójkę w pralce i bydle działało, no przynajmniej na filmie. A ja z kolei pamiętam, jak magicami, czyli flagowcami wbijałem gwoździe i nie potłukłem, więc no, nawet nie porysowałem. Ja widziałem testy, dlatego że jest całkiem fajne studio takie chińskie, które robi testy uderzeniowe, spadaniowe i wszelkie inne smartfonów, między innymi Huawei i Honora, i rzeczywiście te smartfony imponująco zupełnie znoszą różne rzeczy. Bez względu na to, czy mają to wpisane w specyfikację, czy nie. Ja cóż, nie rzucam telefonami, niemniej pooglądać sobie można, jest to fajnie, bo oni mają specjalne maszyny, zrzucają to, wyrzucają to w jakimś kierunku, w ścianę czy w coś, zrzucają z góry, bo tak najłatwiej i tak dalej. A prawda jest taka, że wyjdziesz z telefonem na dwór, puścisz na chodnik i ci pęknie. Tak, wystarczy, że rzeczywiście nieszczęśliwie upadnie, trafi gdzieś na jakieś naprężenie materiałowe i tutaj niestety niewiele pomoże, dlatego że naprężenie materiałowe to naprężenie materiałowe i już wyświetlacz. Natomiast ja zastanawiam się po raz kolejny, czy naprawdę te dwukrotnie składane smartfony są potrzebne. To znaczy ja mam już pewne wątpliwości dotyczące zwykłych foldów i flipów, tych, które są na raz składane tylko, czy w przypadku tych najmniejszych, no to może ze względu na rozmiar, może ze względu na design, który paniom może pasować, może na różne inne powody, no mamy smartfona składanego na pół po prostu, takiego zwykłego smartfona składanego na pół. Rozkładany jest ok, mnie nadal przeszkadza, nadal mi kurczę przeszkadza estetycznie zagięcie w ekranie, nadal przeszkadza mi to, że w łatwy sposób mogę ten wyświetlacz uszkodzić, także dołożenie jeszcze jednego zawiasu i jeszcze jednej części wyświetlacza przy tak niewielkiej grubości, ja nie wiem po prostu, czy to jest cywilizacji ludzkiej potrzebne do czegoś. Może do tego, żeby ruszyła naprzód z postępem technicznym. No. Słuchaj, jeżeli faktycznie zrobią ten 3 mm grubości 10-calowy sprzęt, który się nie rozleci, to jednak postęp będzie. A ja się nie zgadzam, że składaki są niepotrzebne, bo tak jak powiedziałeś, klapki są potrzebne paniom, bo zarąbiście wyglądają i są śliczne i wszyscy je kochają.
Natomiast foldy, no ja powiem Ci szczerze, że od czasu, w zasadzie jak pojawił się pierwszy fold na rynku, to ja nie chcę innego telefonu, po prostu. Nieważne, czy jak on jest gruby, nieważne, mnie to kompletnie nie przeszkadza. Natomiast nie, grubość mnie to, też że... mi nie przeszkadza. To parametry, jeżeli chodzi o grubość i wagę, to nie. Wręcz dla mnie jest to zaleta, bo ja rozmawiam często z telefonem przy uchu, jak jest grubszy, to mi nie wylatuje. Ale wiesz, to, że telefon potrafi mi już w pełni zastąpić laptopa, wiesz, ja już mam wzrok no taki, jaki mam, paluchy mam grubachne i na zwykłym telefonie, wiesz, napisanie tekstu dłuższego jest dla mnie mordęgą, jak duży by ten smartfon nie był. Natomiast folda ja sobie mogę rozłożyć do większej szerokości, pisząc sobie kciukami na powiększonej odpowiednio dla moich upodobań i dla mojej wygody klawiaturze i normalnie jestem w stanie nawet cały artykuł napisać, nie mając ze sobą laptopa. Mając laptopa w kieszeni de facto. Więc dla mnie to jest super. Natomiast fałda mnie bardziej przeszkadza pod palcem, jak coś przewijam, bo czasem ten palec się na niej tak, no czuję ją, tak? Natomiast wiesz mi, Jacku, jak tego używasz, patrzysz na ten ekran, po prostu zapominasz o tej fałdzie. Fałda jest nieodłącznym elementem składanego smartfona i ten podwójny składak również. Ten podwójny będzie miał dwie fałdy. Nie wiem, jak wygląda ta druga, bo wiadomo, jedno złożenie mamy to klasyczne, natomiast drugie mamy w tą stronę. Nie wiem, jak wygląda ta druga, pewnie jest górką, tak spodziewam się. Jak długie tak teksty piszesz, powiedz mi na tym? 1000 znaków, więcej? Na telefonie? No, tak, no zależy, bo... Na zwykłym telefonie to krótką wiadomość, natomiast artykuł na foldzie bez problemu ci napiszę. Nie, no ale mówię, no to ile napiszesz? 1000 znaków, więcej niż 1000 znaków? No spokojnie więcej. Jakbyś miał więcej, to podejrzewam, żebyś się jednak zmęczył mimo wszystko, bo to kurczę, nie jest tak, że klawiatura dotykowa na smartfonie zastąpi ci taką normalną, na której stukasz. Chyba rzeczywiście się po niej bardzo dobrze poruszasz. Bo... No... Powiem Ci tak, pewnie kwestia przyzwyczajenia, pewnie kwestia tego, że sobie zrobiłem tą klawiaturę dużą, kontrastową, włączyłem sobie tę opcję dla źle widzących, serio. Rozbiłem ją sobie na dwie połówki, tak, pod kciuki. No i to jest tak mega wygodne, a telefon nadal jest laptopem, bo go trzymam w pozycji półotwartej. Na dole mam, na dolnej połówce ekranu mam klawiaturę, na górnej pole tekstowe. Tap, 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 tap. No tak jakbym miał dosłownie malutkiego laptopa w dłoniach i sobie na nim klepał. Także dla mnie to jest super. No piszę trochę wolniej, przyznaję, bo piszę wyłącznie dwoma paluchami, dwoma kciukami. Natomiast no wiadomo, że słownik też swoje robi, więc jak zaczyna wpisywać słowo, no to już tylko potem je tapam u góry, więc... To piszesz tak, kciukami? Tak, na foldzie piszę kciukami. Okej. Okay. Trzymając go w ten sposób. I wierz mi, że jestem w stanie tak bez problemu napisać ci nawet dłuższy tekst. Okej. Okay. No. Ja myślałem, że rozkładasz po to, żeby pisać wszystkimi palcami. Nie, po wiesz prostu. Co... Tu znowu jest za mały jednak nadal, żeby pisać klasyczny sposób pełnymi dłońmi. Grzesiek, to... ja nie zapominam, ja ciągle wiem, że ona tam jest i ona mi ciągle przeszkadza. Sama świadomość tego, że ta fałda tam jest. Ale bo sobie tak zakodowałeś, wiesz, musiałbyś takiego telefonu faktycznie poużywać, nie wiem, z pół roku, rok. Znaczy, ja myślę, że musiałbym się po prostu zmuszać do używania składanego smartfona, dlatego, że mnie on jest po prostu niepotrzebny. To znaczy, jeżeli muszę pisać rzeczywiście na smartfonie, jeżeli jest taka konieczność, to piszę i jakoś sobie z tym radzę. Mimo tego, że wzrok też ma mnie fajny, bo ty jednak siedzisz bez okularów, a ja muszę siedzieć w okularach, bo ja się nie wiem. Ja powinienem siedzieć w okularach, ale ich nie cierpię. No tak, ale gdybyś musiał, to byś musiał. Ja muszę po prostu siedzieć, żeby widzieć literki. Ty jeszcze nie musisz. W związku z tym wzrok mam, podejrzewam, trochę gorszy od ciebie. No pewnie tak, no. Natomiast daję radę na zwykłym smartfonie jeszcze pisać. Tak, co prawda ja też mam rzeczywiście klawiaturę troszeczkę inną zainstalowaną, tą, na której piszę. Jeżeli potrzebuję, jestem sobie w stanie pisać w poziomie, jeśli to jest rzeczywiście bardzo potrzebne i mam dłuższy tekst, aż to rzeczywiście nie jest wygodne, ale najczęściej piszę w pionie. Na razie zwykły smartfon po prostu wystarcza. Nawet jeżeli muszę rzeczywiście, czasem, rzadko się zdarza, ale czasem się zdarza, że trzeba jakiś dłuższy tekst napisać, to jakoś to idzie. Nie, wydaje mi się, że
nie poszedłbym na kompromis i nie wziął sobie jednak składaka, mimo tego, że tam jest ten wyświetlacz większy, żeby pisać na nim również kciukami, bo kciukami to mogę właśnie na tym pisać. To jest, kurczę, ja myślałem, że piszesz dwoma rękami, to rzeczywiście mogłoby być nie, szybciej. Nie, no to da się, ale to dla nadal mnie jest za małe urządzenie, natomiast ten podwójny składak rozłożony już do formy tabletu, to myślę, że spokojnie dałoby się już klepać na dwie ręce, na wszystkim. Tak, Kemot, masz rację, od lat można po prostu gadać, tylko że wiesz co, nie zawsze to inaczej można. Działa, to znaczy z gadaniem jest taki problem, że po pierwsze na przykład w pociągu, jak zaczniesz gadać, to ludzie nie zaczną na ciebie dziwnie patrzeć, dokładnie. Albo w ogóle w towarzystwie, natomiast pisać możesz sobie po cichu, poza tym inaczej działa przekładanie myśli, ja nie wiem na czym to działa, ale myśl, mowa działa inaczej niż myśl, pisanie na klawiaturze. Nie mam pojęcia, dokładnie. Jak mnie się pisze znacznie łatwiej niż gada. Może to jest kwestia przełamania rzeczywiście jakiejś bariery. Może tutaj jest to potrzebne. Natomiast znacznie łatwiej mi się pisze na klawiaturze niż gada do smartfona. Nic na to nie poradzę. Jak trzeba, to tak, to trzeba. Zamienia bardzo ładnie mowę na tekst. Natomiast kurczę, to nie zawsze wychodzi. W przypadku SMS-ów wiadomość nie ma w ogóle problemu. Natomiast gorzej, jeżeli musisz napisać coś dłuższego, to wtedy takie gadanie tekstem do smartfona średnio wychodzi. Dokładnie. W pewnym momencie się zacinasz po prostu i nie wiesz co. A poza tym masz dwa razy robotę, bo potem i tak to musisz czytać i poprawiać. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że pisanie na klawiaturze trwa dłużej troszeczkę niż mówienie, przynajmniej w moim przypadku. W związku z tym głowa ma szansę na tym, żeby pomyśleć nad następnym zdaniem na przykład, albo nad następną myślą. Myślę, że to chyba tak wygląda. Możesz mieć rację. Możliwe, że to właśnie jest ten mechanizm, tak? Że... Grzesiek, ale ja nie dyskutuję o gustach, ja dyskutuję o funkcjonalności, to znaczy o tym, w jakich warunkach coś może być funkcjonalne zupełnie racjonalnie, a w jakich ewentualnie nie. I tutaj mówię, tutaj rzeczywiście przechodzimy trochę na gusta, bo dla Adama funkcjonalność jest wypadkową tego, że mu jest wygodnie, dla mnie jest wypadkową tego, że mi jest niewygodnie. No i no, to rzeczywiście zaczynamy przechodzić na gustę, bo trudno jest stwierdzić rzeczywiście, czy jest z tego łatwo korzystać, czy nie. Ja się po prostu zastanawiam przez cały czas nad sensownością dostępności na rynku, zastanawiam się nad statystykami sprzedaży. Zastanawiam się nad tym, ile się na tym zarabia. No ale najwidoczniej każda marka zapragnęła mieć. To, że zapragnęły mieć marki hinduskie, oznacza być może, że te smartfony może trochę stanieją, chociaż mówię tutaj z takim dużym znakiem zapytania. Ale wiesz, no ja mówię, w tym roku na MWC Jacku już był wysyp tanich klapek, bo i Blackview pokazywało, i nawet Energizer, marka kojarzona z bateriami i nie mająca, ten Energizer od laptopów i telefonów nie ma nic wspólnego z tymi od baterii, żebyście mieli jasność, poza logo, też pokazywali klapkę, no i wiadomo, że te klapki będą tanie, tylko będą takie sobie, no zobaczcie, to klapka Nubi, tak, ma niską cenę, ale specyfikacją na przykład nie dorównuje, nie wiem, Flipowi od Samsunga, czy nawet, kurczę, Motorola Razr, nie? Także coś za coś. Natomiast fajnie, że te telefony są dostępniejsze, bo no tak jak Jacek słusznie zauważył, kurczę, no dla kobiet to jest po prostu sztos, bo jest mały, mieści się w torebce. Jak dla mnie jest, znaczy, klapka jest typowo kobiecym form faktorem. Grzesiek, ale ja nie dyskutuję, czy lubimy, czy nie. Lubić można, albo nie. No, jeżeli ktoś chce, to niech lubi, albo nie lubi, to żaden problem. Ja rozmawiam o czymś innym, nie o lubieniu. O tym, czy jakby... Tak, takiego rodzaju formuła, taka forma smartfona przekłada się na jakikolwiek sukces rynkowy, czy przekłada się na to, że taki smartfon jest na przykład bardziej funkcjonalny od strony praktycznej i słucham uwag Adama i one mnie bardzo interesują, dlatego że one są interesujące również dla was, którzy oglądacie. Natomiast ja ze swojej strony mogę się dziwić, po prostu nie wiem, to nie jest koniec tematu. Naprawdę, bo tak można załatwić każdą dyskusję, wiesz? To jest tak, że rozmawiamy o tym po to, żeby może za którymś razem dojść do jakichś wniosków dokładnie, sensowych. Wiesz, może Jacek się przełamie i spróbuje jednak na przykład, bo powiedziałem mu, że się da na przykład, bo może nie wszystko sobie ten. A prawda jest taka, że jeden lubi rodzynki, inny lewatywę, ale ważne, żeby też o tym dyskutować i wam jakby pomóc z tą naszą dyskusją, w zastanowieniu się, bo być może są wśród was tacy, którzy się zastanawiają, kupić tego składaka czy nie. No i macie dwa różne jakby podejście, dwa różne zdania tutaj. Musicie się w tym momencie zastanowić, które
z wygłoszonych zdań jest wam bliższe? Czy mówię, ja nie dyskutuję z flipami, dlatego że o flipach, tak jak powiedziałem, i ja, i Adam, one mogą być wygodne, ponieważ mają trochę mniejsze rozmiary, jeżeli chodzi o wysokość. Mogą się podobać paniom, bo rzeczywiście najczęściej mają ładny design, są fajne, funkcjonalne, nie trzeba rozkładać, przynajmniej tam, gdzie jest fajny wyświetlacz zewnętrzny, bo można wiele rzeczy załatwić na tym wyświetlaczu zewnętrznym. Mają fajne stworki animowane na zewnętrznym wyświetlaczu i całą masę innych rzeczy. To jest modowe urządzenie, inna kategoria. To jest smartfon, którego można złożyć na pół. Okej, ja tutaj nie dyskutuję, ja bardziej mówię na temat foldów. Dlatego, że foldy no, mają znacznie jednak większy rozmiar. Dla tych, którzy wolą cieńsze smartfony, to może być problem. Dla mnie akurat nie jest. Dla mnie samą kwestią jest to, że fold nie jest dla mnie bardziej funkcjonalny od zwykłego smartfona. Może ze względu właśnie na to, że ma niemal kwadratowy ekran, a te składane podwójnie jednak już mają tabletowy. Może jak dostanę taki składany podwójnie do ręki, to okaże się, że on jest rzeczywiście dla mnie funkcjonalny, bo podwójne nie są po prostu już. Dla mnie, jeszcze raz powtarzam, dla mnie, Grzegorz, powtarzam, dla mnie nie są funkcjonalne. Dla ciebie mogą być, dla innych mogą być, naprawdę. Ja nie jestem magister elegantiarum, żeby mówić kto i co ma lubić, broń Boże. No tak, dobra. Tak jak wspomniałem, do tej pory jeszcze była kwestia ceny. W tym momencie jest tak, że te wyświetlacze elastyczne stają się coraz tańsze. No a przede wszystkim patenty na zawiasy pewnie już można kupić i już nie są jakoś strasznie drogie. Mądry chiński pan po prostu, nie jeden, tylko pewnie bardzo wielu w różnych miejscach siedzi i wymyśla rzeczywiście patenty na te zawiasy. To jest rzeczywiście cud techniki. To, o czym mówił Adam w zeszłym tygodniu, to, że ten wyświetlacz podwójnie składany można złożyć i że on nie odstaje, że on się nie napina, że to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Ja mówię, człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy na pierwszy rzut oka. Ja przy pierwszym w foldzie Huawei, ja zdaje się, pamiętam, że w momencie, kiedy go wziąłem, było to dla mnie coś zadziwiającego, że tak duży wyświetlacz, tak szeroki wyświetlacz po rozłożeniu, nie ma z nim problemu ze złożeniem, tak? Że on się właśnie nie napina. On nie jest na tyle elastyczny, byś tam rozciągnąć, a później zejść z powrotem. Nie. Trzeba zrobić rzeczywiście taki mechanizm, żeby to się udało. A pamiętasz pierwszego składaka w ogóle, jakiego żeśmy kiedykolwiek oglądali? Pozdrowienia, Grzesiu. Pamiętam pierwszego składaka. Niesamowita specyfikacja techniczna powaliła nas po prostu. Jak ta firma się nazywała? Patrz, nie mogę sobie przypomnieć, jak ta firma się nazywała. Ja też nie pamiętam. Patrz, pierwszy składak na świecie. Ja nie Ale w ogóle pierwszy składak na świecie pochodził, słuchajcie, od chińskiej firmy, której nazwy nawet nie pamiętam. Firma generalnie specjalizowała się właśnie w elastycznych ekranach i oni jest zupełnie cicho w tej chwili. Zrobili pierwszy, faktycznie pierwszy telefon, bo my go oglądaliśmy w lutym, już gotowy egzemplarz, który w zasadzie mogliśmy zamówić i kupić za chore pieniądze na targach MWC w lutym, a Fold od Samsunga był jesienią, hello. Także wiecie, rozstrzał potworny, nie? Tylko że tamten był kompletnie bez sensu, bo ekran miał na zewnątrz. Wyglądał no, tragicznie, bo zamiast był od spodu pokryty gumą. No, to było takie kuriozum. Zresztą ten dobrze wyświetlacz był straszny, straszny tak. Był ten wyświetlacz. Jak poszukacie dobrze na naszym YouTubku, to znajdziecie, to było MWC, o matko, zabij mnie, który rok? No 16 właśnie. Może. Nie, ja w, w każdym razie w tej chwili. Myślę, że znajdziecie, jak wpiszecie sobie w Google pierwszy składany smartfon na świecie. Royal, Adaś, Royal FlexPay. Royal FlexPay, tak, dokładnie. Znalazłem u nas w katalogu, użyłem wyszukiwarki zaawansowanej szukając folda i tam wyskoczyło mi 50, nie 40, przepraszam, kurczę, już jest 40 foldów, coś niesamowitego. 40 składanych smartfonów już mamy na rynku. Coś niesamowitego. W każdym razie tak, pierwszym producentem była chińska firma Royal, co myślę nie każdy wie i to był faktycznie pierwszy komercyjnie oferowany składany smartfon, który był do kitu, bo no mówię, myśmy z Jackiem wtedy na tym stoisku trochę bekę nawet mieli z tego urządzenia, bo ta guma tam odstawała, no był tragicznie wykonany. Natomiast tak jak Jacek powiedział, specyfikacje na tamte czasy miał dorypaną pod korek. Bo i pomijając już ten elastyczny ekran, to bebechy też tam były konkretne wsadzone, bo i mocne aparaty, i mocny procesor, i dużo pamięci. No tylko, że no co z tego, jak to był totalny gniot. Ale był pierwszy.
No i tak jak, tylko że widzisz, polega to też trochę na tym, że Renault ma producenta, patrz, o Royal to musieliśmy sobie przypominać, jak ta marka się nazywa, to był pierwszy w ogóle składany smartfon, który można było kupić. Tymczasem myślę, że podwójnie składany smartfon, że był pierwszy od Huawei, to będą wszyscy już pamiętać, bo to był Huawei, a nie jakiś kompletnie nikomu nieznany producent. Tak, co prawda Huawei też zrobił zewnętrzny wyświetlacz, no ta, no też składany w drugą stronę niż ten u Samsunga i nadal mi się wydaje, że to nie jest szczęśliwe rozwiązanie. Nie tędy droga, szczególnie, że tam właśnie powstawała fałda w drugą stronę, czyli... No tak, ale weź takiego Honora tego, który ten wypuści, on też ma, zdaje się, w zewnętrznym. Nie, no a ty mówisz o torebce. Tak, o torebce. Ale nie, Jacek, Honor z torebką to według mnie był po prostu totalny wybryk, bo ja nie widziałem nikogo, żeby tego telefonu używał. On był drogi i był modowy. To był telefon na zasadzie, idą targi, musimy zrobić coś, co przyciągnie wzrok. No i zrobili, bo tak to mieli zwykłe telefony, tam różne pierdu. A tu nagle pokazali torebkę, no i wszyscy zwrócili na to uwagę. I myślę, że to na tej zasadzie było przykucie uwagi do naszych innych produktów. Poszli ludzie zobaczyć torebkę, a po okazji obejrzeli inne produkty tej marki. No i to też było według mnie fajne zagranie. Natomiast według mnie to był trochę taki, no brzydko mówiąc, wygłup, tak, na zasadzie zróbmy coś irracjonalnego, bo to zainteresuje ludzi, a potem im się pokaże resztę. Pytania nam się pojawiły. Adaś, to do ciebie S24 czy 24+. Słuchaj, wiesz co, tak naprawdę to jest jeden kij. Zdecyduj po rozmiarach ekranu. Duży, mały. Natomiast jeżeli chcesz kupić S24 i być z niego przeszczęśliwym, to kup sobie Ultra. Koniec, kropka. Ja osobiście ani S24 bym nie kupił, bo jest dla mnie za mały, chyba że bardzo chciałbym małego. S24 Plus dla mnie w ogóle ten plus powinien zniknąć, bo on jest kompletnie bez sensu. Sorry Samsung, ale tak uważam. Natomiast Ultra jest totalnym sztosem i zawsze to na live'ach podkreślam i nadal to jest dla mnie najlepszy smartfon tego roku, najbardziej kompletny i najmniej skrzaniony. Co nie oznacza, że w ogóle niczego by w nim nie zmienił, bo jest parę rzeczy, które bym chciał jeszcze poprawić. Wątpię, żeby je Samsung poprawił w przyszłym roku, bo są konserwą. Natomiast to jest telefon, z którego najlepiej mi się korzystało, jeżeli mówimy o klasycznych smartfonach oczywiście. Natomiast tutaj Mr. Sambora, jeżeli się zastanawiasz, to tak naprawdę te telefony oferują podobne możliwości, przy czym jeden jest mniejszy, drugi jest większy. Najlepiej idź do sklepu i zobacz, który ci lepiej leży w łapie. Jeżeli uznasz, że plus jest dla ciebie nie za duży, tylko w sam raz, to weź plusa, bo moim zdaniem zawsze lepiej mieć większy ekran w smartfonie, ale to moje zdanie jest. Natomiast pod względem, powiedzmy, możliwości technicznych, to jeden kij i w zasadzie tym języczkiem uwagi powinien być rozmiar, którego oczekujesz od smartfona. Natomiast jak masz trochę więcej hajsu i rozmiar ci nie robi różnicy, to kup Ultra. Shaggy Jackson, jeżeli chodzi o 1500 zł i używanego smartfona, to jest kwestia tego, kup takiego, taką markę, którą lubisz. To znaczy, to jest tak, że jeżeli czegoś używałeś do tej pory i ci się sprawdziło, kup po prostu, no za 1500 zł może być trudno kupić używanego flagowca, bo to jest nadal jednak troszeczkę chyba za mało. Da się, ale może być różnie. Natomiast globalnie kupowanie używanego smartfona to jest pole dla całkiem sporej dyskusji, dlatego że tutaj jest tak jak z Chinami. Kupisz albo kupisz bardzo dobry egzemplarz, z którego będziesz zadowolony, albo kupisz zdezelowaną rzecz, która po prostu więcej ci przyniesie problemów niż... Dlatego z tym 1500 zł no warto poszukać ryzyk. Okazji, tak? Najlepiej jednak taki kupowany, używany smartfon wziąć do ręki, tak? Czyli kupować w jakimś lokalnym systemie sprzedażowym. Też nie będę reklamował, wszyscy wiemy, jakie są lokalne systemy sprzedażowe online. Ale wiesz co, Jacku? Bo tu kolega pisze o Pixelu i ja ci powiem, że akurat Pixel może być niegłupim strzałem, bo po pierwsze długie wsparcie, po drugie czysty system, a po trzecie Pixela kupują specyficzni, wydaje mi się, użytkownicy. Pixel nie jest mainstreamowym telefonem. Pixela kupują miłośnicy technologii. Wiesz co, byłbym tak, ostrożny z takim generalizowaniem, dlatego że Pixela się kupuje, bo mi kolega powiedział, żeby kupić Pixela też, niestety. A ja mam wystarczająco dużo kasy, żeby kupić Pixela dobrego. Także
Ja bym jednak przestrzegał i radził, bez względu na to, na jaką markę się zdecydujesz, żeby to po prostu było tak, że możesz tego smartfona przed zakupem wziąć do ręki, zobaczyć, jak on wygląda. I tutaj oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że to jest smartfon używany, ale przede wszystkim jak działa, czy nie ma jakichś zaciachów, czy tam jakieś cuda się nie zdarzyły z softem na przykład, tak? Jak to funkcjonuje. Natomiast, no tak, no patrzę, jeżeli chodzi o aparaty, Pixele robią poprawne zdjęcia po prostu, tak? Trudno mi jest cokolwiek powiedzieć w górę albo w dół, robią poprawne zdjęcia, tyle jestem w stanie powiedzieć. Może dlatego, że jestem zepsuty po prostu dobrymi aparatami fotograficznymi w smartfonach. I znam również smartfony, które robią znacznie gorsze zdjęcia niż Pixele, mimo tego, że mają podobne aparaty. W związku z tym, tak, Pixel może być niezłym wyborem, jeżeli znajdziesz rzeczywiście dobrą okazję, jak najbardziej. Albo, wiesz co, bo tak patrzę po cenach, wiesz co, i to jest telefon, który śmiało ci mogę powiedzieć, bo go testowałem i spodobał mi się, jako nowy. Nowego Galaxy A55, który również ma fajny wyświetlacz, robi fajne zdjęcia i poza tym ogólnie całą resztę też ma spoko. Zapraszam cię, jest recenzja u nas na MGSM-ie na YouTubie, żebyś sobie obejrzał, bo może lepiej kupić nowy telefon, fabrycznie nowy. I wtedy masz nówkę sztukę na gwarancji, też z długim wsparciem, który, wiesz co, no powiem ci szczerze, że jak masz kupić jakiegoś tam, nie wiem, Pixela, no bo zakładam, że do 1500, no to nie wiem, czy ósemka już by się załapała, to może faktycznie lepiej zdecydować się na telefon z odrobiną może niższej półki, ale nowy. Ja bym ci podpowiedział, no obejrzyj tego A55, to naprawdę nie jest głupi telefon. Jest, że myśmy się rozgadali, a telefony czekają. No to opowiadaj, teraz ty opowiedz o jakimś. Znaczy, opowiadaj, dwa Samsungi no. Zabawne, budżetowe, Galaxy M05 i F05, w zasadzie jeden pies. Helio G85 w środku, w jednym i w drugim, bo mówię, to jest w zasadzie ta sama konstrukcja, PLS-owy wyświetlacz, szybkie ładowanie 25-watowe, 64 plus 4, jeśli chodzi o pamięć, tam jest DDR4 RAM. Aparaty fotograficzne 50 plus 2 z przodu 8. Widzicie, że to jest rzecz budżetowa i też F-ka powinna teoretycznie, czy F-ka, czy już nie pamiętam, który z nich powinien, zdaje się, również zahaczyć o polski rynek, prawdopodobnie. A w każdym razie będą do kupienia w Europie jeden i drugi. Jest jeszcze jeden Samsung, który, coś chciałeś a propos tych piątek jeszcze? Nie. A propos Samsunga, ale domyślam się, że chcesz o 55S powiedzieć, nie? Nie, A16, nie. Dlatego że A16 mam specyfikację właściwie pełną na MGSM-ie. Nie ma go jeszcze oficjalnie w tej chwili, to jest Exynos 1330 albo Mediatek Dimensity 6100 w zależności od rynku. Podobnie jest z NFC, też będzie dostępne w zależności od rynku, także uważajcie, powtarzam jeszcze, A16 też budżetówka. Tak. AMOLEDowy wyświetlacz 6,7 cala, Full HD pracujący, o dziwo, 128, 256 pamięci użytkownika i 3 tiery pamięci RAM, 4, 6 albo 8, też kupujcie jak najwyżej, jeżeli się już zdecydujecie. 50 plus 5 plus 2 z tyłu dodatkowo jeszcze i 13 megapikseli z przodu. Tu też jest szybkie ładowanie 25-watowe, jeżeli dobrze pamiętam, bo to w budżetówkach Samsung mniej więcej tak jedzie. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe Samsungi w mijającym tygodniu. I to jeszcze sekundę wtrącę, bo właśnie ten A16, no ja akurat mam, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd masz informacje o AMOLEDzie, bo ja to co ja znalazłem, to akurat wspomina raczej o LCD, bo mamy mowę o 800 nitach zaledwie. W A16? Tak, w A16, więc... Okej, to jest wstępna specyfikacja, jak się oficjalnie zmieni, to oczywiście będzie poprawione. Dokładnie. I druga rzecz jest jeszcze do dodania IP54. Dzięki Shaggy Jackson za dobre słowo. Dzięki chłopaki właśnie. I jeszcze, co jest ważne, w tym telefonie ma być wsparcie w schemacie 6 plus 6.
6 dużych update'ów, 6-letnie wsparcie zabezpieczeń, co jest ewenementem, bo mówimy o A1 coś, czyli najniższym modelu serii Galaxy A. Dobra, jest jeszcze 0, ok, ale mówimy o niedrogim telefonie ze średniopółkowej serii, czyli powiedzmy, że tani średniak, a już ma 6 plus 6, co zapowiada według mnie to, że kolejne średniaki Samsunga serii Galaxy A będą miały też takie wsparcie, bo byłoby idiotyzmem dawanie drugiego wsparcia do najtańszego telefonu, a zlanie tego tematu wyższym, chociaż i tak tam już w A55 też już miało być długie, ale nie aż tak, nie aż 6 plus 6. No jeszcze jest, słuchajcie, na horyzoncie Galaxy M55. On już jest normalnie, oficjalnie zapowiedziany. Będzie na początku w Indiach oczywiście. Też zapowiada się fajnie, z tym, że co ciekawe, podobno ma mieć ładowanie 45-watowe. Takie są przecieki, ale pokroić się nie dam oczywiście. I tu już będzie faktycznie AMOLED 6,67 cala. 50-megowy aparat ze stabilizacją. 8 szeroka i 2 do makro. Patrzę, jak jeszcze dane podali. No tak, ekran 120-hercowy, no i to w zasadzie tyle. Premiera, ale tu już mamy do 1000 nitów jasność. I premiera, moi drodzy, 23 września. I to już są pewne dane, bo to już jest na Amazonie, na dedykowanej podstronie indyjskiego Amazona, no, co pokazuje, że premiera w Indiach. Natomiast telefon wygląda, ma dosyć śmieszny design tylnej ścianki, bo mamy w zasadzie trzy różne tonacje na tej ściance. Może być albo czarna, albo zielona. Jest to Galaxy M, więc są spore szanse, że będzie u nas, natomiast on aż tak bardzo od M55 nie odbiega, więc nie wiem, może go nie wprowadzą, żeby nie kanibalizować, to trudno powiedzieć, czy on u nas będzie. W każdym razie chyba już Samsunga żeśmy zamęczyli na amen. To znaczy jeszcze krew i kości pyta o Galaxy A25. A25 ma sensowną specyfikację, natomiast to jest kwestia Samsungów, tak? Tam jest bateria 5000 mAh, nie będzie ci długo trzymała, przygotuj się na ładowanie raz dziennie prawdopodobnie. Procek jest ok, wyświetlacz jest ok, bo jest Full HD i AMOLEDowy. Procek jest Exynos 1280, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Z tym, że jeżeli w Playu dają ci ten wyższy tier, to znaczy 256 plus 8, no to weź raczej ten, tak, niż 128 plus 6. Bo będziesz miał z niego troszeczkę większą pociechę po prostu i dłużej się nim będziesz cieszył. Ładowanie jest odpowiednie, bo tak jak mówiłem, w tych tańszych Samsungach jest po prostu 25 watów i to jest wystarczające w zupełności. Co prawda błyskiem ci nie naładuje, ale w krótkim stosunkowo czasie naładujesz tyle, że będzie można przez jakiś czas używać. Także jest ok. Z tym, że no mówię, tu jest kwestia tego, czy na przykład miałeś wcześniej Samsunga. Jak miałeś wcześniej Samsunga, to tutaj się odnajdziesz. Jak miałeś telefon jakiejś innej marki, to możesz mieć problem z tym, że różne rzeczy są, a różnych rzeczy na przykład, do których się przyzwyczaiłeś, nie ma. Także pamiętaj o tym, wybierając smartfona innej marki, że tam nie wszystko jest oczywiste, tak jak w tym smartfonie, którego do tej pory miałeś innej marki, tak? Tak, natomiast jak miałeś Samsunga, no to ci mogę powiedzieć, że przesiadka ze starego na nowy to będzie moment, bo akurat Samsungi, tak jak iPhony, przewalają wszystko jeden do jednego. Te narzędzia oczywiście są dostępne dla wszystkich telefonów, natomiast Samsunga na Samsunga działa to po prostu najlepiej, bo masz po prostu dokładny klon swojego starego telefonu w nowym. I tak naprawdę wybierasz jeszcze po drodze, a nawet nie musisz, bo możesz po prostu tapnąć przewal wszystko, ale możesz sobie wybrać, co przewalić, co nie na nowy smartfon. Przy okazji jest to dobry moment, żeby zrobić porządek na przykład z nieużywanymi apkami. Natomiast no, to jest też argument, że powiedzmy, żeby się trzymać jednego producenta, no jeżeli wcześniej używałeś Samsunga, to będzie rzeczywiście przesiadka bezbolesna i szybka. Czy byśmy o Xiaomi 14T to już mówili, czy nie mówiliśmy? Wiesz co, myśmy nie mówili, natomiast mi nie wolno powiedzieć. Aha, no to no ja mogę mówić, bo u nas to wisi przecież od zeszłego tygodnia w systemie, w związku z tym. A dzisiaj w ogóle chyba miały albo wczoraj premierę w Indiach, w związku z tym dalibóg. No co ci nie wolno powiedzieć? Wszystko jest publicznie dostępne. No wiesz, raz, że podpisałem embargo, a dwa, to nie wiem, czy miały premierę w Indiach, bo miały, premiera jest dopiero w przyszłym tygodniu. Aha. No dobrze, to bardzo możliwe, że się po prostu w przedsprzedaży na przykład pojawiły. Tak czy inaczej, ja mogę mówić, żaden problem. Tak. Dwa smartfony z tej samej rodziny, 14T i 14T Pro. 14T ma Dimensity 800-300 Ultra,
baterijkę 5000 mAh, fajny AMOLED 6,67 z bardzo dobrymi parametrami na papierze przynajmniej, pracujący w rozdzielczości 1220x2712, taka dziwna, przy 144 Hz. Jeśli chodzi o pamięć, to jest 256 plus 12, nie obsługuje kart pamięci, ma dwie 50-ki z tyłu, jedną zwykłą, drugą tele, obie oczywiście z autofokusem i trzeci aparat do zdjęć szerokokątnych. Tak patrzę, a tam jest Soniak, jeżeli chodzi o tą główną matrycę, jest Sony 906 EMX. Z przodu są 32 megapiksele. Smartfonik fajny, ładny, z tego co widać na renderach prasowych będzie w trzech kolorach, przepraszam, w takim pistacjowo-zielonym, w takim beżowym i w takim stalowo-niebieskim. Także będzie z czego wybierać, wybór jest. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi z Pro, tutaj gigantycznych różnic nie znajdziecie, ale jednak są. No jest na przykład Dimensity 9300 z plusem, bateria taka sama standardowa 5000 mAh, ale ładowanie 50-watowe w tym smartfonie jest. Natomiast jeżeli chodzi, nie, myślałem, a jest bezprzewodowe, przepraszam, bezprzewodowe jest 50-watowe, a przewodowe, powiem szczerze, że nie wiem, bo nie znalazłem informacji. Również AMOLED 6,67, identyczne parametry, identyczne odświeżanie, też 144 Hz, 256 plus 12 znalazłem tier. A jeżeli chodzi z kolei o aparaty fotograficzne, tutaj też znajdziecie stosunkowo podobną specyfikację, tylko zamiast tego Soniaka jest OmniVision, taka nowa matryca, nowa stara matryca, jest Light Fusion 900, 50 megapikseli, powtarzam, tele też 50 megapikseli i 12 megapikseli do zdjęć szerokokątnych, 32 z przodu. Bardzo możliwe, nie pamiętam w tej chwili, tele ma 2,6 z tego co widzę w Pro, a tutaj też ma 2,6, czyli bardzo, bardzo podobne, jeżeli chodzi o parametry zdjęć. Dwa telefoniki, a i tutaj jeżeli chodzi o kolory są chyba tylko dwa, nie, też są trzy, z tym, że tutaj jest taki stalowo-szary, czarny i beżowy, podobny jak w poprzednim przypadku. Także jednym kolorem się różnią. One są takie fajne, eleganckie, takie, że porządny pan może zabrać na zebranie biznesowe albo, nie wiem, może wyglądać nieźle, bo te kolory są takie dosyć męskie. One są przydymione, fajne, lekko matowe, z lekkim połyskiem ten mat jest. Mnie się podobają i jeden, i drugi ładnie wyglądają. Ramki stosunkowo nieduże. Fajna rzecz. No, to Adaś nie mógł powiedzieć, to ja powiedziałem o 14T. No, ale ja nie powiedziałem ani słowa. A możesz powiedzieć na pewno coś o najnowszej odsłonie telefonów, przepraszam, już się rozpędziłem, telefonów od HMD. 105 w wersji 4G i 110 w wersji 4G. Słuchaj, miałem się nie rozpłakać, a tutaj tylko zapłakać nad tymi telefonami. No to są tak naprawdę klony już znanych modeli i nic wielkiego nie wnoszą, no, według mnie. Ja mogę tylko wspomnieć, że tam Unisoki T127 siedzą i to jest najbardziej podstawowa wersja LTE, jaka może być, także nie przygotowujcie się na jakieś niesamowite transfery. To będzie bardzo wolna wymiana danych, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do szybszej, ale w sytuacji kryzysowej, jeżeli gdzieś będziecie nagle potrzebowali 4G, bardzo możliwe, że pójdzie nieźle. Ja nie wiem jeszcze, jakim tym modemem dysponuje ten Unisok T127, bo nie miałem okazji, raczej nie będę miał już okazji sprawdzić prawdopodobnie nigdy, jak ten modem działa i jak jest fajny, jaka tam jest ta antena. Ale dla odważnych to może jest dobra propozycja, kto wie. Dla odważnych, którzy chcą mieć prosty telefonik, to znaczy można dobre rzeczy powiedzieć. Klawisze są wyraźne na przykład, tak? No tak, no ale to już... Takie z wyraźnym skokiem, które można sobie wdusić i że to będzie działać, tak? Mhm. Różnią się aparatem fotograficznym z tym, że nie przygotowujcie się na zdjęcia, bo teraz matryca 008, QVGA, także nie, zdjęć też tym raczej nie zrobicie. Nie, w ogóle zapomnijcie. Taki orientacyjny obraz czegoś da się zrobić, ale żeby zdjęcie to raczej idzie.
Nie. A jak już jesteśmy przy HMD, to jeszcze kolejny telefon szykują. Vibe Pro się nazywa. Tak. On jest dopiero w pierwszych zapowiedziach, ale nic wielkiego. Ekran IPS 90-hercowy, Snapdragon 680, 50 do selfie, z tyłu 50+2, bateria 5200W ładowanie. Prosty, myślę, że niedrogi zapewne, jak się okaże, finalnie smartfon i w zasadzie tyle, ale to dopiero będzie, on dopiero nadchodzi. Ja wspomnę jeszcze o Realme w P2 Pro, który też się pojawił, co prawda, znaczy on ma ładniejszą wersję tej takiej paskudnej wyspy z aparatami, której nie lubię, okrągłej z czterema dziurkami. Tutaj jest troszeczkę ładniejsza, z jednej strony dlatego, że jest ciemna, z drugiej strony, że te aparaty trochę mniej widać, są ładne obwódki tam złote i różne tam inne rzeczy. Premiera była w Indiach, a smartfonik wyszedł ze Snapdragonem 7S drugiej generacji, z ładowaniem szybkim, 80-watowym, z ładowarką w zestawie w Indiach jest, jaki cud, z AMOLEDowym wyświetlaczem 6,7, z niezłymi parametrami, bo w topie tam jest 2000 nitów i 5 milionów do jednego kontrast. Full HD, 120 Hz odświeżanie, wersje pamięci 128, 256, 512 i RAM 8/12. Do tego dochodzą jeszcze aparaty fotograficzne. 50 Lithia od Sony, 600 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. 8 do zdjęć szerokokątnych i 32 megapiksele z przodu. Sympatyczny całkiem, taki mierzący w średnią półkę smartfonik z baterijką 5200, która jest o oczko jednak lepsza od tego standardu 5000, do którego nas przyzwyczaili producenci. No i słuchaj, zostały nam dwa smartfony producenta, który miał już nie robić smartfonów. A, Meizu, właśnie chciałem o nich powiedzieć, tak. W zasadzie trzy, bo jeden w zapowiedzi. Meizu miało nie robić smartfonów. Meizu jest w tej chwili w rękach motoryzacyjnego koncernu Geely. Geely, nazwijcie to jak chcesz, chińskiego koncernu dużego. Geely, tak. No nawet te samochody jakieś robią, bo widziałem na żywo, to nawet jakoś to się trzymało kupy, jakoś jechało, także może nie jest tak źle. Natomiast Meizu mówiło, że nie będzie robić smartfonów, później wprowadzi jakiś tam model na rynek chiński. No teraz chcą wrócić na rynek globalny, mają serię Meizu Note 21 i ola Boga, ten model podstawowy wygląda, przypomina iPhone'a, oczywiście zerżnę i jeden do jednego oprawki aparatu. Ale ma baterię 6000 mAh, iPhone baterii nie ma. Natomiast no to jest bardzo podstawowy telefon z wyświetlaczem IPS 6,7 cala, 6,74 dokładnie, 90-hercowym, 8256 pamięci, czyli widać ten, no ładowanie 18-watowe, więc z tego, że duża bateria, ładowanie powolne. Aparat 50 z tyłu, 8 z przodu, jakieś dwa jeszcze nieokreślone na tyle, jakiś i 2-megówka, więc zapomnijcie, przyjmujmy, że jest jeden aparat z tyłu. Nie podali typu procesora, przynajmniej Maćkowi się nie udało znaleźć. Podstawka ma Unisoka T606. A, no to wiele mówi. Natomiast w przypadku Pro już podano, że w modelu Pro, który wygląda już inaczej i wygląda już bardziej po ludzku, mamy 120-hercowy ekran, trochę większy, 678 cala. Aparat 64 i 13 z przodu. No i tak jak powiedziałem, Helio G99 w roli procesora, 8256 pamięci, ale bateria mniejsza, 4950 z 30-watowym ładowaniem. No i oczywiście tutaj już wiemy, że te produkty trafią przede wszystkim Azja, Pacyfik, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i tak zwana wspólnota. Bardzo możliwe, że Ameryka Południowa. No tak. I w zasadzie tyle. Myślę, że no na tamtych rynkach może, ale wiecie, taki kolejny powrót z nicości to... Zresztą u nas też Meizu dało ciała, bo próbowali sprzedawać coś na polskim rynku, sprzedawali straszne gnioty. Chociaż mieli w ofercie również dużo fajniejsze telefony tam na miejscu u siebie w Chinach, no do nas wyszli z tanimi gniotami i wyszli. Więc jakby tutaj też... Ciemko to widzę, ten powrót na globalne rynki Meizu, no ale odnotujmy, że się odbywa. B, powiedz, jakiego smartfona miałeś wcześniej? O, pytanie jest. Tak, no bo to jest niełatwo odpowiedzieć na takie pytanie, jeżeli się, nie wiem, no smartfonów do 1000 zł jest pierdyliard również.
Tutaj do tego dochodzą jeszcze twoje preferencje jako użytkownika jakiegoś smartfona do tej pory w związku z tym. Poczekaj, ja zobaczę, czy jeszcze jest w sklepach, bo był jakiś czas temu. Jest, jeszcze, o matko, jeszcze staniał. Nie powinienem mówić, ale jak sobie googlniesz, to znajdziesz, jest na wyprzedaży w tej chwili. 775 zł, słuchaj, Motorola G54 Power, nie głupi motyw. Natomiast niewiele drożej masz jeszcze Motorola 30 Neo, która też jest bardzo fajna. To są leciwe modele, ale dzięki temu, że są teraz dużo tańsze i znacznie poniżej 1000, to one nabierają naprawdę sensu, wiesz? To tak jakbym miał ci tak od serca coś doradzić, tylko pamiętaj, że to nie są modele już takie, że tak powiem, pierwszej młodości totalnie, tak? No ta szczególnie, tak? No bo mam już 50 Neo w tej chwili na rynku, a tamta jest 30. No niemniej w tej cenie, no to ten telefon zaczyna mieć sens, bo to też tak jest około 800 zł w sklepach. I jeszcze są. Jest tych telefonów całkiem dużo. Realme C63 na przykład jest do 1000 zł, który jest całkiem nie najgorszym smartfonem. Jeżeli miałeś wcześniej, no nadal nie napisałeś, jakiego miałeś wcześniej smartfona. Jeżeli miałeś wcześniej na przykład Samsunga, no to jest Samsungów całkiem spory wybór do 1000 zł. No tak, ale jest, nie wiem, M35 na przykład, M34. To jest kwestia tego, mówię, z czego korzystałeś wcześniej i z czego będziesz najbardziej zadowolony. Ja mówię, mogę z czystym sumieniem Realme C63, bo to jest całkiem sensowna konstrukcja. Natomiast... Nie, w zasadzie tyle. No. Jeszcze przypomniał mi się i chcę powiedzieć, póki zapomnę, jeszcze jest Tecno Spark 20 Pro Plus. Też poniżej 1000 i on też jest bardzo fajny, tyle że no, nie ma 5G. Natomiast oferuje poza tym całkiem sporo i nawet zdjęcia jakieś robi. Ma OLED, ma stereo. Widzę, że Xiaomi, że Redmi Note 13 jest do 1000 również w tej chwili. No też się można zastanawiać. Jeżeli miałeś wcześniej Xiaomi, to jest jaka taka propozycja. No. Natomiast globalnie, słuchajcie, jeżeli nas oglądacie na stałe, jeżeli pytacie, to na pewno wiecie, ale no, zawsze się dopominamy jednak o to, żeby mówić, jakiego smartfona się miało albo o jakiej marce się myśli, bo to jednak trochę jest łatwiej wtedy, bo takich telefonów do 1000, do 1500 jest całkiem sporo. Natomiast jest jedna rzecz. Namawiam was bardzo, żebyście zajrzeli na MGSM, a mamy w tej chwili na górze rankingi. W prosty sposób można znaleźć, w tej chwili mamy najpopularniejsze do 1500, top 10 telefonów do 600 zł, top 10 do 2000 i tak dalej, i tak dalej. Jest również top smartfonów do 1000 zł. Wiecie, co proponujemy w tej chwili? Galaxy M35 mówiłem, Redmi Note 13 mówiłem, Galaxy A15 nie, A25 nie mówiłem, A53 nie pamiętam, chyba też mówiłem. Redmi Note 13 4G mówiłem, chyba Edge 30 Neo jest za 900 zł w tej chwili na przykład do kupienia. Można znaleźć taniej. No Note 12 Pro jest i to też, jeżeli się kupi sensowną pamięć, to może być niezły wybór. Magic 6 Lite na Honora, nie wiem, no nie namawiam tych, którzy z Honorów do tej pory nie korzystali, ale można mieć sporą radochę ze smartfona po prostu. Pokój, no, tak trochę, no. Tak u nas wygląda ranking, znaczy u nas na MGSM-ie wygląda w ten sposób ranking telefonów do 1000 zł. Jak kolega miał Redmi Note 12, to ja bym poczekał, bo za chwilę będzie Note 14. No tak, ale diabli wiedzą, czy się zmieścisz w cenie wtedy. Nie wiem, czy się zmieści w cenie, natomiast wydaje mi się, że jeżeli się przesiadał z Redmi Note 12, to przesiadka na 13 nie bardzo się klei dla mnie. No też mi się zdaje, że to tak średnio ma sens, ale to mówię, to jest kwestia tego też, w jakiej konfiguracji to miałeś. Bo... Tak, ale wiesz co, na M35 to chyba cię nie powali ta przesiadka, wiesz? Ja też bym chyba raczej odpuścił, chyba że słuchaj, przejdź się do sklepu, weź M35 do ręki, bo da się w jakimś elektromarkecie i zobacz, co ten smartfon sobą reprezentuje i co oferuje. Spodoba ci się, weź. Tylko mówię, w przypadku Samsungów o niskich numerkach to jest ładowanie raz dziennie co najmniej. Mm-hmm.
No do, chyba, że wyłączysz internet, chyba, że wyłączysz różne rzeczy, bo nie potrzebujesz, wtedy będzie w stanie zaoszczędzić ci energii na dwa dni zupełnie spokojnie. Tak, no jak dołożysz natomiast do 13 Pro, no to już będzie jakiś przeskok. Pytanie, czy on jest w ogóle wart, wiesz, wart, jeżeli masz 12, no bo to 12 jest całkiem niegłupim telefonem nadal i czy ja bym się, wiesz co, wstrzymał na twoim miejscu, jeżeli oczywiście ta 12 ci jeszcze działa. No bo jak się popsuł, potłukłeś czy coś, no to oczywiście wiadomo, no i wtedy faktycznie ten 13 Pro może być fajnym strzałem, ale mówię, idź sobie obejrzyj tą starą Motorola. Bo powiem ci, jakbym musiał kupić telefon do 1000 zł, to ja bym chyba tą Motę wziął, bo ona jest najbardziej kompletna, a no to jednak w momencie debiutu był telefonik z wyższego pułapu cenowego, ergo z lepszymi bebechami, aparatami, wszystkim lepszym. Tyle, że model ma 2 lata, no to jest ten minus. Z 13 Pro mówisz, tak. Zerknę na szybko, bo specyfikacji na zobacz. Pamięć nie znam. Jak rozumiem, miałeś 12 w 5G działającą domyślnie. Tak sobie zakładam. Wiesz co, to jest rzeczywiście rzecz bardzo podobna. Tam przeskok jest bardzo niewielki. Chyba, że miałeś tego Note'a z 4 giga pamięci RAM. No to wtedy tak. Albo z 6. No to wtedy tak. Odczujesz rzeczywiście w różnicę. No i jest jednak ze Snapdragona 4 na Snapdragona 7S też jest przeskok jakiś, tak? Także bardzo możliwe, że to będzie odczuwalne, jeżeli chodzi o działanie smartfona. Pytanie, czy wiesz, czy warto dopłacać, nie? No bo ty jednak musiał... Jeśli chodzi o aparat fotograficzny, tam też jest jednostka główna, w 12 Pro była 48, a tutaj jest 200 megapikseli samsungowe, tak? I nagrywanie, co prawda nagrywanie nie idzie tak jak powinno, ale tam jest w 4K już nagrywanie filmów, nagrywanie wideo, tak? Znaczy, powiem tak, jeżeli nie cierpliwisz się już w tej chwili i rzeczywiście chciałbyś nowego smartfona, to przesiadka na Note 13 Pro ma sens według mnie. Natomiast jeżeli możesz jeszcze chwilkę poczekać i zobaczyć, co wyskoczy, no to wtedy można moment poczekać oczywiście i zobaczyć, co wyjdzie z tego nowego. Ja bym poczekał. Przynajmniej będziesz wiedział, że nic nie straciłeś, nie będziesz żałował. A 14 już niedługo. Szybka ci się może zbić w każdym modelu tak naprawdę i z każdym już miał wtedy złe doświadczenia, bo jeżeli chodzi o naprawdę zbite i szybki, to zawsze są dodatkowe koszta. Tego Edge'a u nas recenzję znajdziesz na YouTubie. Więc żebyś mnie źle nie zrozumiał, ja na Motorola nie namawiam, broń Boże. A no Adam ja poleca, bo Adam miał ją w ręce po prostu. Ja miałem w ręce i mówię, o ile wtedy, jak go testowałem, za tamte 1000, nie pamiętam, 600 zł bym tego telefonu niekoniecznie go bym polecał. O tyle teraz za te 800 to naprawdę ma sens, bo to jest bardzo dobra cena za to, co to urządzenie oferuje. Natomiast co ono oferuje, naprawdę serdecznie cię zapraszam, u nas na YouTubie znajdziesz recenzję tego telefonu, więc możesz ją sobie po prostu obejrzeć i dowiedzieć się, co ja o nim sądziłem. Bo wiesz, ja też już wszystkiego nie pamiętam, to jednak było kawałek czasu temu. Natomiast ja mówię, mnie się wydaje, że przesiadka na 13 Pro ma sens w twoim wypadku, znaczy na Note 13 Pro, że może mieć sens, bo no, to wygląda po prostu nie najgorzej. Różnice, mówię, powinieneś odczuć przynajmniej, jeżeli chodzi o pamięć. Natomiast cała reszta będzie po prostu znajoma. To taki jest plus kupowania po prostu smartfonów tej samej marki, jeżeli poprzedni ci się podoba. Dokładnie. To i mówię, i przesiadka, tak? Klonuje ci się jeden do jednego, no to też jest fajniejsze, nie? Natomiast wracając do tych Meizu, powiem szczerze, że oba mnie rozczarowały. Ten pierwszy wygląda jak zupełnie, jak smartfon zupełnie innej marki. Ten drugi jest trochę bardziej podobny do Meizu. Natomiast oba są nieco rozczarowujące, jak na jakby sposób, w jakim marka próbowała się kreować całkiem jeszcze do niedawna, że oni pozostają przy niewielu smartfonach wypuszczanych w rok rocznie, że to będą ekskluzywne smartfony. Nie, no tutaj jest zejście o dwie półki w dół praktycznie w przypadku jednego i drugiego, jak mi się zdaje. Jedna rzecz, która przemawia za tym pierwszym, to ta bateria 6000 mAh. Jest tam co prawda unisok, no cóż, plusem będzie zapewne również cena dla kupujących. Jeśli chodzi o tego droższego, to ja powiem szczerze, że w tej,
w takim zakresie cenowym, w jakim on się znajdzie, są naprawdę znacznie lepsze urządzenia, w związku z tym naprawdę nie ma co chyba nad nim nawet się zastanawiać, tym bardziej, że tak jak chyba Adam wspomniałeś, on w Polsce raczej dostępny nie będzie. Tak, dokładnie, nie ma co się w ogóle zajmować. Jedna rzecz, która mi dzisiaj, bo smartfonów to ja już żadnych nie mam, natomiast wczoraj była premiera właśnie tego tabletu, o którym mówiłem na początku, odsyłam przynajmniej na YouTubie, że jeżeli możecie, to możecie się cofnąć, znaczy na YouTubie, jeżeli oglądacie, to już słyszeliście. Natomiast z TikToka, jeżeli ktoś do tej pory, znaczy wpadł niedawno, to nie słyszał, może zerknąć na YouTuba. Natomiast poza tym tabletem bardzo fajnym Huawei pojawiły się jeszcze ich zegarki. Ja akurat na zegarek się nie załapałem, bo w premierze jakby prasowej naszej na prebriefingu nie byłem. Natomiast Huawei zapomniał o mnie i mi żadnego zegarka nie dał, w związku z tym nie będę rozmawiał o zegarkach. Ja kiedyś też byłem i też się nie doczekałem zegarka, także się nie masz czym przejmować. Natomiast, a byłem na prebriefingu. Natomiast wspomnę, czy nie, no moja wina, bo nie byłem, ale zdawało mi się, że kurde, agencja powinna pamiętać. Ej, Jacek, chcesz zegarek? Jacek, nie, nikt nawet mnie nie zapytał, był, najwyraźniej zabrakło. Nawet jakbyś był, to wiesz, to też nie jest gwarancją, widocznie za mało chwaliłeś poprzednio. W każdym razie są, jest Watch GT5 Pro i jest jeszcze jeden, ten taki zabawny, patrz, wyleciała mi nazwa z głowy w tej chwili, nie pamiętam. Apple Watch. Zapomniałem trzeciego, no nic nie poradzę. Czekaj, zaraz sobie przypomnę, Watch D2. To jest taki bardziej pozujący jednak tam bransol, chociaż zegarek no kwadratowy, prostokątny, no. Taki Apple no Watch, mówię tak. Za Apple Watch, no. Powiem ci tak, jak na miniaturze, jak go widzę, to w zasadzie, wiesz, muszę się wpatrzyć, bo nawet, kurczę, ten interfejs mam wrażenie, że zmałpowali, no ale... No na zdrowie, jeżeli ktoś potrzebuje. Huawei ma, znaczy Chińczycy z Huawei mają niestety kompleks jakiś gdzieś. Ja rozumiem, że z niektórymi rzeczami warto się porównywać ze względu na to, że mają wiele produktów, tak jak choćby ten tablet, lepszy tak naprawdę od podobnych konstrukcji firm konkurencyjnych, które no są drogie potwornie, tak? Ten tablet jest niesamowity, rzeczywiście się nim doskonale zupełnie bawiłem. Natomiast ludzie jednak, raz, że jak słyszałem, operatorzy to nie bardzo chcą takie tablety, a operatorzy to tylko tablety od Apple'a i od Samsunga. No bo to schodzi. No. Podobnie jest ze sprzedawcami, którzy no tak, ale to by chcieli, żeby była jedna wersja, albo żeby było bez akcesoriów, albo żeby było z akcesoriami. A że akcesoriów to osobno oni nie chcą sprzedawać, bo to jest kłopot takie akcesoria sprzedawać, bo to później zostanie, bo coś. W związku z tym, znaczy namawiam was, jeżeli chcecie kupić dobry tablet, to żeby kupować tablet od razu rzeczywiście z klawiaturą i z rysikiem, jeżeli jest obsługiwany, bo no później z dokupieniem może być problem. Znaczy Huawei oczywiście zapewnia, oni mają w Polsce sklep, w związku z tym można to zawsze dokupić u nich w sklepie, ale w elektromarkecie albo możecie kupić tablet bez akcesoriów, albo tablet z akcesoriami, możliwości do kupienia osobnych akcesoriów nie ma. Znaczy, no generalnie tak jak powiedziałeś, można sobie przez internet wszystko zamówić, natomiast... Zegarki są ładne, te duże nawet mi się podobają, co prawda, wybaczcie, powiem, najwyżej nas wytną. Widziałem, że Huawei specyficzne infografiki umieścił i że zegarek czarny z czarną bransoletą mają tam na zdjęciu pana o ciemnej bardzo karnacji skóry, a zegarek biały mają bardzo białą dziewczynę. Nie wiem, czy to jest do końca polityczne. I ty tak się wiesz, co? Ładny tak obrazek, jak... tylko powinni zegarki zamienić. Na przykład, tak? I wtedy już by nie było problemu, gdyby pan o ciemnej karnacji nosił damski zegarek biały, a pani o jasnej karnacji nosiła czarny zegarek męski, wtedy byłoby... Tak. O, to wtedy by było jeszcze bardziej, to... Naprawdę? Aż się prosi nie, o ekranizację. Nie, stąd. Wtedy myślę, że byłoby dobrze i wszyscy byliby ukontentowani. Natomiast obrazki są, jakie są i może ja przesadzam, może ja... Oczywiście, że demonizuje rzeczywistość zwyczajnie, bo mnie to nie przeszkadza absolutnie. Słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, mnie to kompletnie nie przeszkadza, tak? Natomiast
myślę, że naszej rzeczywistości może gdzieś tam... Nie. Takich, którym to będzie przeszkadzało, to na pewno się znajdzie sporo, bo w tej chwili ludziom wszystko przeszkadza. Mnie się nasunęło pytanie, kiedy wreszcie zaczniecie robić smartwatche dla kobiet o ciemnej karnacji skóry, ale to też jest pytanie polityczne w związku z tym. Umówmy się, że go nie zadawałem. Nie, ale no o to ci powiem, że ale właśnie tak to różowy powinien być. Albo z różowego złota. To znaczy jest fajnie, dlatego że, Jezu, ja już nie wiem, jakiego słowa używać. Naprawdę. To nie używaj. Ludzie, nie, no, ale muszę coś powiedzieć. Na ludziach ciemnoskórych wszystko wygląda dobrze, szczególnie wyraziste kolory. No. Naprawdę chłopaki chodzące po ulicach, nie wiem, w rzeczach różowych, bordowych, jakichś zielonych, bardzo jasnych, czy bardzo ciemnych wyglądają po prostu świetnie. No, słuchaj. No, tak mają, no. A do tego jeszcze się świetnie... Świetnie się poruszają, mimo tego, że jestem hetero, naprawdę świetnie się poruszają, mają zazwyczaj genialne poczucie rytmu. W związku z tym to jest po prostu tak, coś... Tak, rytmu, bo... stylu, no po prostu to mają. Ze stylem to ostrożnie. No dlatego, ale że... mówię większość, no takich mówimy, nie mówię o tych, co tam podpalają samochody, tylko mówię o tych, którzy na przykład przyjechali tu na studia. Nie? No samochody to każdy umie podpalić. A no to podpal diesla, powodzenia życzę. Bez polewania go benzyną. A jaką masz tapicerkę? Ze szmat. No to co za problem. No, ze skórami byłoby jeszcze trudniej. Dobra, kochani, myślę, że będziemy zmierzali ku brzegowi. Ogłoszenie takie... Czekaj, jeszcze Marcin Grzegorz, nie ominijmy go, bo jeszcze podał, jakiego miał Samsunga. HTC U24 Pro. HTC U24 Pro? Tak, U24 Pro to jest fajna konstrukcja, tylko stosunkowo rzadkie. Nie wiem w tej chwili, jak jest z serwisem na przykład. Nie, w ogóle nie. Przepraszam cię, przy całym moim sentymencie do tej marki na razie unikać, dopóki nie wrócą czasy, nie wiem, dziewiątki, jedenastki nawet jeszcze, to dla mnie HTC się skończyło na U12 i koniec. I no potem to już... prawda, w tym co Adam mówi jest sporo racji, niemniej technicznie U24 jest tak najbardziej okej. Okay. No tak, no na papierze wygląda dobrze, ale właśnie no, potem co z serwisem? Jakie będzie wsparcie? No to jest w tej chwili no, odpowiedź prompta. Jeżeli się dowiesz o serwis i okaże się, że rzeczywiście z serwisem nie ma najmniejszych problemów, podejdą ci pod drzwi, zabiorą smartfona, zapewnią ci zamiennik, o nie, przepraszam, na jakim ja świecie żyję, że zwrócą ci go za tydzień, nie zepsutego jeszcze bardziej niż go wzięli, bierz. Natomiast jeżeli używałeś Samsunga i byłeś z nim szczęśliwy i zadowolony, zastanów się nad Samsungiem, ale podejrzewam, że jeżeli rozważasz HTC, to jednak nie byłeś z tym Samsungiem do końca szczęśliwy. Określ sobie cenę, jaką jesteś w stanie zapłacić za smartfona. Zapomnij o tym, że HTC jest smartfonem niezwykle oryginalnym i niezwykle elitarnym, bo mało kto go ma. I zastanów się nad tym, co ma troszeczkę łatwiej osiągalny support, co trochę łatwiej naprawić, a ma również nie najgorszą specyfikację techniczną. No jeżeli rozważasz HTC, to prawdopodobnie masz wystarczającą kwotę na to, żeby kupić sobie równie dobrego smartfona marki, która nieco łatwiej w Polsce funkcjonuje. Dowolnej tak naprawdę, no bo przejdź się, słuchaj, do Elektromarketu. Ja wiem, że powtarzam to za każdym razem, ale przejdź się do Elektromarketu. Sprawdź najpierw rzeczywiście, jakie smartfony cię interesują. Wybierz sobie 2 albo 3, nie więcej, ogranicz swój wybór, a później się przejdź do Elektromarketu. Weź każdy z nich do ręki. Sprawdź, jak ci leży. Zobacz, jak działa. Jeżeli ma 8 giga RAM-u czy 12, będzie działał bez względu na wszystko. Ja mówię 8 albo 12, bo 12 ma ten HTC, tak? Jeżeli będzie miał 256 i tyle ci wystarczy, albo 512 na dane, świetnie, ta pamięć się nie skurczy. Jeśli chodzi o procesor, przy tej pamięci każdy smartfon będzie miał procesor, który zapewni ci performance na naprawdę odpowiednim poziomie. W związku z tym nie upieraj się przy tym HTC-u, naprawdę. I to głównie mam na myśli twój własny interes i twoje nerwy, kiedy będziesz się irytował, kiedy będzie problem z naprawą tego. Ale możliwe, że nie ma problemu. Pamiętaj, że HTC skupia się ostatnio na goglach, na wirtualnej rzeczywistości. Głównie. W związku z tym smartfony traktują nieco po macoszemu.
broń Boże, nie mówię o tym, że nie wiem, że coś jest gorzej, że, ale jednak mówię, dowiedz się o support. Choćbyś miał zadzwonić do polskiego oddziału HTC. Dowiedz się, jak wygląda support, jak wygląda wsparcie. Najłatwiej pewnie będzie wejść na polską stronę i sprawdzić, co oni tam o tym piszą. Tyle. Dokładnie. No i wracam do tego, co zacząłem mówić, ogłoszenie. W przyszłym tygodniu tygodniówki nie będzie, ponieważ mnie nie będzie. Natomiast spróbuję, na pewno wjadą materiały z premiery nowych Xiaomi, także serdecznie Was zapraszam. Czy będzie live z premiery? Nie wiem, zależy od warunków, jakie tam zastanę, bo są mi nieznane po prostu. Premiera będzie w berlińskim Tempodromie, zatem pamiętam, że ta hala była bardzo, bardzo specyficzna i może tam być ciężko zrobienie live'a. Ale może coś uda się krótkiego puścić Wam jednak, natomiast na pewno będą jakieś pierwsze wrażenia, na pewno jest unboxing, bo go już zrobiłem. Także coś o tych telefonikach na pewno się u nas na kanale dowiecie, do tego możecie być pewni, kochani. Natomiast tygodniówki w piątek nie będzie, bo jeszcze mnie nie będzie wtedy. A ja Wam jeszcze pokażę smartfonik, którego recenzja wyjdzie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że jako tako go widać. Śliczny taki, jest bardzo ładny, ma tył. No, ma tył bardzo charakterystyczny. Nie wiem, na ile ją widać, musiałbym kurczę wyłączyć. Sporo ludzi o tę Nubię pytało, więc... No bo ona ma bardzo fajną cenę i przy tym jest to naprawdę bardzo fajny smartfon. Nie wiem, czy z przodu będzie wyświetlacz, też widać. Nie. Mam cholerne opóźnienie na TikToku w związku z tym. Pokaż na tle swojej twarzy, wtedy nie zniknie. O! No będzie, będzie cokolwiek, mam nadzieję, widać. Tak czy inaczej będzie ten smartfon w przyszłym tygodniu z recenzją. O, bardzo brzydkie kolory robi. To jest fajny OLEDowy wyświetlacz, w związku z tym jest ten. Sam smartfon jest bardzo ładny. Jeżeli chodzi o możliwości foto, a zresztą w przyszłym tygodniu ewentualnie pogadam na rozbiegówce, jak to. Nie w przyszłym, za dwa tygodnie. Nie będą potem czytać. No, dokładnie. A czytać też trzeba. Także zapraszam Was do recenzji tabletu jeszcze raz na MGSM-a, tabletu ostatniego Huawei'a. Tablet co prawda do Polski wjedzie dopiero w październiku, ale już macie świeżynkę, już macie wszelkie uwagi możliwe. Jeżeli są pytania, zadawajcie oczywiście pod tekstem tam na MGSM-ie pod tabletem. Z przyjemnością odpowiem na każde pytanie, chyba że będą bardzo osobiste, no to wtedy się dwa razy zastanowię. Dobra, a na dzisiaj dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy, że wpadliście bardzo. Za wszystkie serduszka, za wszystkie lajki później na YouTubie, za to, że byliście z nami, gadaliście, pytaliście, oglądaliście i w ogóle zapraszamy prawdopodobnie za dwa tygodnie. Tak jest, do zobaczenia kochani, trzymajcie się, cześć. Cześć.